Siemanko, wszyscy stracimy robotę. Ja, Ty i w ogóle każdy, kto robi strony internetowe, bo powstało to narzędzie. A raczej powstało wiele lat temu, a teraz jest game changer, bo wchodzi sztuczna inteligencja. Wiem, że wkurza Cię to gadanie. O jeden, a czy sztuczna inteligencja zabierze mi pracę, czy nie, i czy w ogóle sobie poradzimy? Nie też kurza. Natomiast jeśli chodzi o Framera, czyli narzędzie, które jest tworzone już od wielu lat, bo sprawdziłem, to no to naprawdę robi robotę. Narzędzie zaktualizowane zostało wczoraj, Przywa przynajmniej ja się wczoraj o nim dowiedziałem i wszystkie informacje, jakie znalazłem, to takie, że to właśnie w ostatnich dniach się wydarzyło. I wczoraj tak przetestowałem i mówię wow, muszę do tego wrócić dzisiaj. Do i o co tutaj chodzi? Można stronę internetową stworzyć w 5 minut na podstawie promptu, czyli zapytania do tego okienka właśnie. Samo narzędzie wygląda naprawdę kozacko i jest robione już od wielu, wielu lat. No i będzie konkurencją FIGBY. To jest Taki popularny program do tworzenia layoutów stron internetowych aplikacji, tylko właśnie wyglądów graficznych. A tutaj możemy połączyć jedno i drugie bez kodowania na podstawie promptu. Jestem zszokowany i pokażę Ci, jakie to ma możliwości. Oczywiście. To jeszcze musi chwilkę minąć. zanim wszyscy WordPressowcy i przede wszystkim specjaliści i konsultanci nie będą mieli pracy, no bo to my ludzie jesteśmy od tego, żeby poukładać komuś biznes i tu nie chodzi o to, żeby umieć coś wyklikać albo zaprogramować. Tylko, żeby dostarczyć usługę dla klienta taką, której naprawdę potrzebuje. Więc nie chodzi o sam kod i samo tworzenie bloków, czy w Figbie, czy w Fraberze, czy w Kades. Tylko o to, żebyśmy my kumali biznes klienta. To tak. Chcecie troszkę uspokoić, natomiast Framer robi robotę i przechodzimy do rzeczy. I zacząłem od czatu GPT: oczywiście, bardzo dużo czasu spędzamy razem i pracujemy sobie tutaj razem codziennie po wiele godzin. No i czat GPT realizuje bardzo różnych zadań, wiele. I tutaj napisałem propta takiego, że poproszę, żeby czat GPT stworzył. Opis do tego narzędzia, czyli napisałem propta, żeby stworzył propta, udostępnić ci to, więc możesz sobie poczytać. Jak poprosiłem czatkę PT, ja bardzo ładnych słów używam do czatu, żeby dobre dawyki budować, pomimo że to jest maszyna. I tutaj sobie tak napisałem, jakich ma kolorów użyć. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cały czas piszę po polsku. Do framera też będę pisał po polsku. Więc sobie tutaj kopiuję i ty będziesz miał, miała taki widok, i możesz się po prostu zarejestrować poprzez KotO Google. Łoczysz to z Kotem Google bardzo łatwo, prosto, 3 kliknięcia i potem będziesz miał, miała takie piękne strony jak ja tu teraz. Ale stwórzmy sobie to od nowa, więc ja wklejam całego propta. OK. Zobaczymy, co się zadzieje. Nie wiem, czy to nie jest za długi prompt, bo wczoraj taki dosyć długi napisałem i coś nie wyszło. Ale tutaj widzimy, że już coś się dzieje. Pojawiły się jakieś kolorki, i coś tutaj zaczyna się tworzyć. Ale właśnie chyba jest za długi prompt, bo wczoraj też takiego długiego napisałem i właśnie też coś podobnego się stało. Dlatego właśnie zrezygnowałem. Chyba z 10 razy powiedziałem właśnie w ciągu ostatnich 3 minut, ale się nie przejmujemy tym tylko chcemy napisać jeszcze raz. Napisałem krótszy prompt Taki jak mniej więcej tutaj pasek mi podpowiadał, więc ten pasek doszedł do końca. Jeszcze napisałem dwa słówka. Skopiuję sobie na wszelki wypadek. I klikam start. W czasie GPT też sobie to kopiuję, jakby coś nie wyszło. W poprzednim projekcie nic się nie działo, więc wyszedłem do strony głównej i klikam jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz zacznie mi się po prostu tworzyć projekt od zera. Bo kilka razy mi wyszło, a wczoraj właśnie zadziało się tak jak tutaj przed chwilą, dlatego zrezygnowałem z testów. No ale dzisiaj zobaczyłem, że to jednak działa, tylko trzeba po prostu dobre prompty pisać. No i to, co się stało, to mamy po angielsku to, a ja chciałem po polsku, a nie napisałem mu o tym, że chcę po polsku, a jak dałem poprzedni prompt, to wyszło po polsku: WordPress Pro file. No i tutaj. Coś się dzieje. A nie napisałem, bo jaka kolorystyka. Nie napisałem. Hmm. No ok, potrwało to z może trochę więcej. Powiem ci, że layout jest taki średni. Mogę kliknąć Publish i mogę mieć tę stronę opublikowaną, ale mogę też mieć różne inne rzeczy, takie jak na przykład menu i tak dalej. Natomiast chciałbym Ci pokazać poprzednie layouty, jakie mi tutaj wyszły, bo były one lepsze strony internetowe, sklepy WordPress. No i w poprzednim zapytaniu projekt wygląda trochę lepiej. Tutaj sobie dodałem taką sekcję, i tutaj sobie dodałem header, bo możemy kliknąć Insert i dodawać właśnie różne sekcje, jak na przykład biała nawigacja, więc ja to skasuję i pokażę Ci jak wyglądała ta strona. Więc jest całkiem OK i całkiem spoko. Jeśli chodzi o sam wygląd, natomiast no, widać, że są to powtarzalne wyglądy i bardzo podobne, więc strony będą troszkę na jedno kopyto być może. Tutaj akurat nie napisałem jaki bym chciał font, natomiast stworzyły się już wersje mobilne, no i teraz zobacz, jak sobie tutaj kliknę, to mogę po prostu to usunąć tutaj i wszędzie mi się usuwa, no bo to jest akurat menu, mogę sobie jeszcze raz je dodać. Powiedzmy, że chcę czardę. dodało mi się na dole i mogę przejść do góry i tak sobie mogę projektować stronę. Widziałem, że jeszcze mogę dodać na przykład konkretne strony w tym miejscu, a też mogę dodać również jakieś rzeczy z listy, czyli tutaj już pachnie automatyzacją. Wysłasz coś do LTable i wrzucasz tutaj na przykład. Masz jakieś szablony Twoich stron, tak sobie wyobrażał, że to może wyglądać. Dla klientów i klient podaje Ci informacje w jakimś briefie i z tego briefu zciąga tutaj do strony i ty tylko delikatnie to zmieniasz. Tutaj są też jakieś formularze kontaktowe, które są połączone z narzędziami z innych aplikacji, na przykład jest tutaj YouTube. Można dodać po prostu zdjęcia. Są też różne sekcje, na przykład takie, takie i takie. No i sprawdźmy jak to działa, że dodaję sobie sekcję tutaj. No i bardzo łatwo jest to edytować. Tutaj chcę na przykład dodać zdjęcie, wybieram sobie zdjęcie. No i mam miniaturkę z mojego ostatniego filmu. Chcę, żeby była niezwinięta, tylko tak. Ok. No i tutaj mogę sobie no ty tym wszystkim zarządzać i bardzo mi się fajnie to wszystko tutaj przesuwa, więc możemy sobie wyklikać stronę. Więc jest tutaj bardzo dużo ciekawych opcji. Jeśli ja się w to wgłębię, to na pewno ci o tym opowiem. Widzę, że mogę jeszcze zrobić akcję i coś stworzyć dzięki sztucznej inteligencji, więc sprawdźmy. Dopisz... A, tworzy mi się kolejna stroda, która będzie sekcją. Ciekawe Oto kontakt z przyszłością. Co się ciekawi dalej. No dobra, nie zrozumieliśmy się, ale to tak jak mówiłem, kwestia pisania promptów. Tutaj mamy taki przycisk do zmiany kolorów widzę, więc możemy się tym pobawić i możemy tworzyć kolejne podstrony, tak jak mi się przed chwilą stworzyła. Więc tak naprawdę dużo do obczaje, jeśli chodzi o to narzędzie. O bardzo fajny, można tutaj zbudować bloga i widzimy jakąś bazę danych, więc tu może się skądś znowu to zaciągać. Możemy pisać bloga na automacie. Natomiast na WordPressie też można, więc to nie jest jakiś game changer. Tak będzie wyglądał nasz blog, więc budujemy sobie tak praktycznie całą stronę. Tutaj mamy konkretne bloki, by to się nazywało w Gutenbergu. No i mamy tekst i wszystko możemy sobie edytować według naszego uznania. Mamy batony, tutaj po prawej możemy zmieniać. Więc projektowanie jest podobne jak właśnie w Gutenbergu, tylko trochę Inaczej tu się wszystko dzieje. Klikam Publish, Update. Aha, bo tu już mam opublikowane. OK, mogę otworzyć link. No i mam to pod jakimś linkiem, więc mogę pokazać klientowi na przykład, jeśli tak bym sobie tworzył. Nie mam żadnego tutaj hostingu, tylko po prostu stworzyłem sobie na ten moment projekt. Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie Framera i coś możemy razem poeksplorować, to pytaj śmiało w kopciu. Nie mam pojęcia, jak tu podpiąć analitykę i takie inne rzeczy, bo znam to narzędzie mniej więcej tyle co ty, więc jeden dzień. No i to na tyle w tym filmie. Jeśli interesują cię narzędzia, które pomogą ci w biznesie online, sztuczna inteligencja, automatyzacja i tak dalej, no to subskrybuj ten kanał. A za chwilę ci się pokażę film o Cadence, bo póki co to jest najszybsza droga dla na zarabiania pieniędzy i budowania stron dla klientów. No zarabianie pieniędzy oczywiście poprzez budowanie stron, sklepów i platform. I pokażę ci film z Cadence, jak ja używam Cadence. I jak tam też można korzystać z gotowych bloków. Widzimy się w kolejnym filmie. Elo!